Witam w Altab Akademii. Zaprezentuję Państwu funkcjonalność dziennika korespondencji w aplikacji Spuma. Spuma to elektroniczny obieg dokumentów pozwalający na zdalną pracę z dokumentami. Jest to takie swoiste archiwum dostępne z poziomu przeglądarki. Pozwala zapanować nad dokumentacją papierową, a więc fakturami, umowami czy wszelkiego rodzaju korespondencją trafiającą do firmy, ale także nad formularzami czy wnioskami wewnątrzfirmowymi. Spuma przyspiesza i ułatwia wyszukiwanie potrzebnych dokumentów dzięki systemowi inteligentnego rozpoznawania tekstu OCR, ale także ich zdalną, nawet wielostopniową autoryzację. Po więcej informacji zapraszam na stronę spuma.pl. W niniejszym filmie zaprezentuję dodatkową funkcjonalność Spumy, czyli dziennik korespondencji. Funkcjonalność ta pozwala na rejestrację korespondencji przychodzącej i wychodzącej. Odnajdziemy ją w katalogach specjalnych w menu po lewej stronie. Możemy prowadzić dziennik korespondencji dla kilku oddziałów. Dostęp do nich może być oczywiście obwarowany uprawnieniami. Po wyborze jednego z nich na środku interfejsu zobaczymy listę wpisów posegregowanych w tym wypadku według daty operacji klienta. Taką cechę możemy bardzo łatwo tutaj dodać, na przykład wybierając dodatkową możliwość segregacji wpisów poprzez użytkownika czy osobę zarejestrowaną, ale także bardzo łatwo możemy ją usunąć. Po prawej stronie mamy możliwość rozwinięcia wszystkich wpisów naraz, a także możliwość zwinięcia ich jednym kliknięciem. W tym momencie każdy z dni, których tutaj mamy przedstawione, mamy podzielone na wpisy out i in, czyli korespondencję wychodzącą oraz korespondencję przychodzącą. Każdy pojedynczy wpis możemy oczywiście edytować w dowolnym momencie. Otwarcie następuje po kliknięciu w wybraną linię, która w tym momencie podświetla nam się na żółto. Jak dodajemy nowy wpis? Poprzez ikonę z plusem po prawej części interfejsu. Otwiera się nam okno, w którym część pól jest już uzupełniona automatycznie, na przykład typ czy nazwa firmy, ale także podpowiadająca się aktualna data oraz część do uzupełnienia. Wybieramy tutaj typ operacji, czy jest to korespondencja wejściowa czy wyjściowa. Wpisujemy, co jest zawartością korespondencji w polu tekstowym, na przykład numer umowy, numer faktury, ewentualnie jakaś zawartość rzeczowa, jeśli przychodzi na przykład do naszej firmy paczka. Następnie wybieramy sobie źródło i tutaj możemy wykorzystać wcześniej zdefiniowaną bibliotekę możliwych opcji, na przykład Pocztę Polską czy konkretną firmę kurierską. Jeśli jest taka potrzeba, możemy dopisać numer listu przewozowego, numer listu poleconego albo założyć jakieś też dodatkowe pola, jeśli takowe są konieczne. To, co ciekawe, to możliwość powiązania wpisu z konkretnym partnerem handlowym z bazy systemu ERP. W tym przypadku jest to integracja z systemem SAP Business One. Wpisujemy fragment nazwy lub całość i po kliknięciu w lupę Spuma podpowie nam listę partnerów handlowych zawierających to słowo lub fragment nazwy. Teraz wystarczy dodać wpis, akceptując zielonym kwadratem w prawym dolnym rogu, ewentualnie możemy oczywiście też ten wpis anulować poprzez przycisk czerwony. Pojawi nam się on na liście wpisów. Jeśli wpis został dodany, możemy w każdym momencie wyedytować go lub oczywiście całkiem usunąć z naszego dziennika, wybierając opcję usuń wpis z dziennika w aktywnym oknie wpisu w dolnym lewym rogu. Każdy wpis możemy powiązać ze skanem dokumentu, oczywiście jeśli korespondencja dotyczy właśnie dokumentu. Wówczas właśnie taki skan zobaczymy po kliknięciu w wybrany wpis i w otwartym oknie po prawej stronie kliknięcie w lupę spowoduje pokazanie nam się właśnie tego powiązanego dokumentu. Jak powiązać wpis ze skanem dokumentu? Otóż jeśli trafia do nas faktura czy inny dokument, po zeskanowaniu jej
i przesłaniu już do spumy, już w trakcie opisu możemy dodać ją czasowo do schowka. Służy nam do tego opcja dodaj do schowka w menu bocznym prawym. I wówczas dzięki temu, później dodając wpis, opcjonalnie edytując go ponownie, możemy taki powiązany obraz dołączyć. Schowek, w którym znajduje się właśnie ta faktura. Wybieramy dowolny wpis. Czyli ten, który udało nam się dzisiaj dodać. I opcja przypnij ze schowka. Wybieramy fakturę, którą właśnie tam dodaliśmy. Akceptujemy. Jak działają opcje przeszukiwania wpisów? Załóżmy, że chcemy sprawdzić, czy dana faktura dotarła już do naszej firmy, albo czy jakaś umowa wróciła do nas podpisana. Zamiast wertować tradycyjny papierowy dziennik korespondencji kartka po kartce, w spumie możemy wpisać fragment nazwy klienta w polu u góry interfejsu. Na przykład poszukujemy umowy lub faktur z firmą Castorama, wpisujemy fragment tej nazwy i klikamy w przycisk odświeżenia w prawym górnym rogu. Wówczas zobaczymy wszystkie wpisy powiązane z partnerem handlowym Castorama i możemy oczywiście rozwinąć wszystkie naraz i podejrzeć. Natomiast jeśli chcemy wrócić do wszystkich wpisów, czyścimy sobie pole z nazwą klienta i ponownie odświeżamy. Możemy oczywiście także przeszukiwać dziennik w inny sposób, poprzez filtry stosowane do poszczególnych pól. Stosujemy wówczas warunki logiczne, na przykład możemy wyszukiwać wpisy konkretnego użytkownika czy zawierające jakieś słowo w opisie. W tym celu klikamy na wybranej kolumnie lejek i wybieramy wiersz, gdzie na przykład zawiera się słowo umowa albo jakiś konkretny numer umowy, którego poszukujemy. Następnie potwierdzamy przyciskiem filtr i zostają nam wpisy właśnie z tym słowem czy fragmentem nazwy poszukiwanym numerem. Aktywny filtr rozpoznamy po zawalonym na żółto lejku. Aby wyłączyć filtr, należy kliknąć na lejek i wybrać opcję usuń filtr. Wrócimy wówczas do pełnej listy wpisów w dzienniku korespondencji. W ten sposób możemy prowadzić dziennik korespondencji w naszej firmie, umożliwiając szybkie wyszukiwanie potrzebnej korespondencji, wiązanie wpisów do dziennika wraz ze skanem dokumentów, nadzór nad dokumentami papierowymi oraz bardzo szybki dostęp do dziennika online dla osób uprawnionych bez konieczności angażowania sekretariatu. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam do obejrzenia innych filmów z cyklu Altap Akademia.